Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Byłem właśnie w kawiarni Five to Go. Jest w ogóle sobota wielkanocna, jak nagrywam tego dzisiejszego vloga. 25 stopni, jest nie do wiary, jak jest po prostu ciepło. Ja bym chciał żyć w jakimś zimniejszym klimacie. To jest za ciepło, co dopiero będzie w lecie. Ale dobrze, to nie jest tematem dzisiejszego odcinka. Tematem będzie coś innego. Coś, co mogliście już przeczytać z tytułu tego dzisiejszego odcinka. I nad tym się będę dzisiaj skupiał. Za chwilę do tego przejdę. Jeszcze korzystając z okazji, chciałem powiedzieć tutaj, że jest taka możliwość, żeby mi postawić taką kawę. Jest opcja wesprzyj pod każdym z filmów na YouTubie. I to jest dla tych, którzy chcą. Jest to dobrowolne i to nie jest jak z dobrowolnym ZUS-em, gdzie i tak musicie go płacić. Po prostu jak ktoś chce i ma taki gest, to będę za to wdzięczny. No i tyle, jeżeli o tę kwestię chodzi. A teraz zapraszam Was na ten dzisiejszy film. Kawa jeszcze gorąca, ale będę sobie tutaj ją popijał, spacerując. Przejdę się uliczkami mojego Popeshtyle Ordeni. Ostatnio robiłem film, wczoraj mieliście okazję go zobaczyć, na temat pokoju, w jakim chciałbym, żebyśmy żyli, na temat tego, co się dzieje w ogóle na świecie, na temat tego, jak chcą nas popchnąć w konflikt z Rosją. I ten film się już pokazał. Ciekaw jestem waszego też odbioru i tak dalej. I co? W dniu dzisiejszym chciałem w ogóle też podyskutować właśnie w kwestii tego, jak to jest, kto za tym wszystkim stoi, co się dzieje. Wszystkie te wydarzenia, jakie mają miejsce na świecie, kto tym tak właściwie też kreuje te rzeczy, które są nam serwowane na co dzień. I właśnie w tej kwestii chciałem się skupić w tym dzisiejszym filmie. Ja wiem, że dzisiaj jest lany poniedziałek, że są jeszcze święta, że taki film, że taki odcinek, jaki sobie wymyśliłem w święta Bożego Narodzenia, jak zawsze idzie Kevin sam w domu w Polsacie od 20 paru lat, a w telewizji polskiej przynajmniej jak zawsze szedł film z Nahor na Wielkanoc. I jakkolwiek Kevin sam w domu mógł być śmieszny przez pierwsze 2-3 lata, no to później to już po prostu była gdzieś parodia tego, żeby oglądać też ten film, żeby on był powtarzany każdego roku, rok co rok, w święta Bożego Narodzenia. Teraz jest oczywiście Wielkanoc. Film z Nahor to jest natomiast polski film. Film, który jest genialnym filmem. Film, który oglądałem wiele razy i to jest coś, do czego muszę tam borować. Jezus Maria, tutaj nagrywanie w tym Bukareszcie to jest jakiś dramat. Popeshtyle Ordeni, jeden chuj w ogóle. Wiem, że święta, ale ten... Uciekam stąd, bo nie słyszę swoich myśli. Ale do czego zmierzam tutaj, mówiąc o tych filmach, o filmie z Nahor, że jest to na pewno lepszy wybór do tego, żeby oglądać w dniu dzisiejszym, tak? Ale ja chciałem też zrobić tego vloga i tutaj podyskutować właśnie w tym temacie, o którym dzisiaj mówię, bo myślę, że jest to też ważne i chciałem o tym dzisiaj porozmawiać. Dobra, idę tam, w stronę tej głównej ulicy. Słychać tutaj w ogóle jakieś piejące kurczaki. Tak to jest, jak się mieszka na przedmieściach takich. Tu jest niby miasto, a ludzie czują się też jak na wsi. To jest fajne, akurat to mi się podoba, także ktoś ma jakąś kurę tutaj, że słychać piejącą i tak dalej. Także to jest z aspektów jakichś takich, jeśli chodzi o Rumunię, które tutaj lubię. Ale wracając gdzieś... O, słychać było tam. Wracając gdzieś do tematu, no to ci najbogatsi, no to właśnie te dwie rodziny, tak? Rothschildowie, Rockefellerowie, to są najwięksi sprawcy tego zła na świecie, tak? Oni mają nieograniczone budżety, nieograniczone pieniądze, że mogą kupić właśnie wszystko. Mogą bawić się w tak zwanego Pana Boga. I to powiedzcie mi, że tak nie jest. Takie bawienie się ludzkim życiem to nie jest bawienie się w Pana Boga. Te wszystkie jakieś ataki, które były przez wojowników ninja, to jest popularnie mówiąc, jak mówi Zmywak na swoim kanale. Jest taki kanał Zmywak, taki gość, co mieszka w Anglii. On mówi na tych islamistów
wojownicy ninja, tak, żeby ten, żeby nie urazić tak gdzieś tam ich po prostu jako ludzi, tak? No to mówi wojownicy ninja i oni wtedy mówią Allah, jak to się mówi? Alan Snagbar, tak? Alan Snagbar zamiast Allah Akbar. No, dokładnie. I oni wtedy na przykład prężnie no, wysadzali się, tak? Było wiele takich ataków, nawet ostatni atak, który był gdzieś zrobiony w Rosji, do którego, za którym stali ludzie jacyś z Tadżykistanu, ale oczywiście oni byli wynajęci, tak? Jak Rosja stwierdziła, że oni byli wynajęci przez Ukrainę, przez Wielką Brytanię i przez Stany Zjednoczone, tak? No i ten... Także no, to są rzeczy, o których my możemy tylko domniemywać. To są rzeczy, na których my nie możemy mieć dowodów, bo my nie jesteśmy w stanie tego udowodnić. Nie jesteśmy w stanie tego udowodnić. Oni siedzą sobie zacisznie w jakichś swoich najbogatszych willach, w jakichś pałacach, śmieją się z nas, śmieją się z tego, że chcą wprowadzać jakąś ekologię w Europie, śmieją się z tego, że zrobili to, co zrobili, że nas zamknęli w domu. Właśnie było takie zdjęcie, gdzie tam wspomniałem o tym wcześniej, parę minut wcześniej mówiąc, było takie zdjęcie, że oni się śmiali, tak, że no, powiemy im, że będą chorować, a że największym symptomem tej choroby będzie brak symptomów, i się wszyscy śmieją tak na tym zdjęciu, tak. No i tam właśnie byli, były takie postacie gdzieś właśnie z tych ludzi, którzy rządzą z tak zwanego drugiego albo trzeciego rzędu, ale oni są najważniejsi. Oni są najważniejsi. Oni są po prostu ludźmi, którzy kreują rzeczywistość. To jest kilku szaleńców. Ja tak bym chciał gdzieś zatytułować ten odcinek. W ogóle pewnie gdzieś ten tytuł taki będzie. Ale teraz się pojawił on jako roboczy w mojej głowie, że kilku szaleńców rządzi światem i bawi się właśnie w Pana Boga. I oni, tak, to jest taka prawda. To są takie gdzieś moje refleksje w tym dniu dzisiejszym. Tak mi wzięło właśnie na to, żeby podyskutować, żeby właśnie wam powiedzieć, że to nie jest tak z tą rzeczywistością, która jest, że powiedzą w jakiejś telewizji, że coś się wydarzyło, będą ludzi przekonywać do różnych rzeczy, będą przekonywać do tego, że ubieranie jakiejś szmaty na buzie jest tylko czymś, co ma nam pomóc i że to jest wszystko dla naszego dobra, tak? Przecież tak mówili w tych telewizjach. Czy ci dziennikarze, oni siebie nie słyszeli? Oni nie słyszeli siebie, jak mówili? Ja teraz, jak już się to wszystko, przynajmniej ten etap skończył, to ja pamiętam, kto chodził w tych szmatach. Ja pamiętam, kto chodził. Ja pamiętam, kto chodził w rodzinie nawet. Czy tu Odany, czy w rodzinie u mnie tam w Krakowie. Ja pamiętam, kto chodził. No. I co? I ja nie chodziłem na przykład, jak wchodziłem do sklepu, to mówiłem, że ja mam zaświadczenie. Już się mnie wtedy nie pytali, bo wiedzieli, że jest to wrażliwe, że oni nie mają prawa jako ochrona zapytać mnie o moje jakieś zaświadczenie lekarskie, tak? No i tak to było w Polsce. Ja chodziłem tam bez, jako ten. Tutaj kiedyś poszedłem na plac targowy razem z Aną, jeszcze jak mieszkaliśmy tam przy Rachowej i zatrzymała nas policja właśnie na tym placu i pytają się, czy ja nie myślę, że coś jest po prostu ze mną nie tak. Ja mówię, dlaczego coś jest nie tak, nie rozumiem. No bo wszyscy są w szmatach, na buzi, a ty nie jesteś w szmacie. Nie? Znaczy, oczywiście oni nie użyli tego rodzaju określenia. Ja to teraz tak parafrazuję i opowiadam do was. Ja powiedziałem, że ja uważam, że ze mną jest wszystko dobrze i że zobaczymy się na proteście w dniu jutrzejszym, bo idziemy na protest. Ludzie na placu nawet nie wiedzieli, że jest jakiś protest, ci sprzedawcy. Ja to powiedziałem gdzieś po rumuńsku, coś tam po angielsku odpowiedziałem. I ten, oni nie wiedzieli w ogóle. Oni nie wiedzą, co się dzieje u nich w kraju, u nich w mieście. Ja, obcokrajowiec, ja, Polak, mieszkający w Bukareszcie, który nie jestem tutaj obywatelem. Chodziłem wielokrotnie na te protesty. Chodziłem, może one gówno dały, faktycznie, ale one dały gówno tylko dlatego, że nas było po prostu za mało.
i dlatego taki był efekt. Ale ja przynajmniej mam czyste sumienie, że byłem. Ja mam czyste sumienie, że coś próbowałem zrobić. A jak ja powtarzałem to wielokrotnie, że Rumuni, oni woleli wpierdalać sarmale i robić grilla w tym czasie. A później ze szmatą iść do sklepu, tak? Ze szmatą na Riu iść do sklepu, tak? No, tak było. I wielce podporządkowani, bo oni kochają autorytety. Bo autorytety tak powiedziały, bo autorytety mają rację, bo autorytety są najważniejsze. A jak ja mówię i mówiłem tutaj śmierć wrogom ojczyzny, muerte dușmanilor patriei, tak to brzmi po rumuńsku, to byli wielce oburzeni, że ja jestem w stanie używać tego rodzaju słów. Zostawmy Rumunów w spokoju, to jest bardzo taki naród pobłażliwy, bardzo taki nie mający swojego zdania, taki ulegliwy i tutaj nie wiem, co by się musiało wydarzyć. Znaczy, tu musieliby albo zakazać wieprzowiny, albo chleba, no to wtedy by nastąpiła rewolucja w tym kraju, jakim jest Rumunia, tak? Te dwie rzeczy, bez których po prostu nie mogą żyć. No, ale dopóki tego nie braknie, no to co, to tutaj się nic nie wydarzy, tak? Tutaj już będzie taka równia pochyła tylko i wyłącznie. Taka równia pochyła też, jaka jest trochę w Polsce, tak? Bo widać, jak to wszystko się zmienia, jak to jest kreowana właśnie ta rzeczywistość przez polskojęzycznych polityków, przez nową, uśmiechniętą koalicję, przez Platformę Obywatelską, zwaną potocznie Koalicją Obywatelską. Jeden pieron, oni po prostu zmienili nazwę, kosmetyczna zmiana dla zmiany, żeby się źle nie kojarzyła za te wszystkie przestępstwa, które popełnili, będąc u władzy wcześniej, a teraz popełniają kolejne. I jak na przykład marszałek Hołownia, który powinien już siedzieć w więzieniu za podżeganie do konfliktu z Rosją, tak? Także no to są po prostu tego rodzaju typu sytuacji. Przerwa na kawę. Ale co jeszcze? Wracając do tych Rothschildów, do tych wszystkich Rockefellerów i tak dalej. Ostatnio zrobiłem też nawet żywca, że jeden z nich umarł. Zatytułowałem, że Morgellon. Taki Morgellon, tak? Bo to są takie Morgellony, to są takie wyrzutki społeczne moim zdaniem, tak? Ci ludzie, którzy właśnie stoją za tym wszystkim, którzy bawią się w Pana Boga, którzy nakreślają naszą rzeczywistość, którzy myślą, że jednym palcem, tylko dlatego, że mają pieniądze, nieograniczone budżety takie, o jakich my po prostu tutaj moglibyśmy pomarzyć, tak? Tak samo to są takie pieniądze duże, że nawet ci najbogatsi, to oni nie widzieli takich pieniędzy, jak oni mają. Oni nie widzieli takiej kasy, ci najbogatsi. To jest jakiś zalążek tego, co tkwi w tych rodzinach, którzy rządzą właśnie światem, bawią się naszym kosztem, bawią się po prostu jak chcą. Mają przy tym jeszcze wielki ubaw. I oni sobie już wymyślili, że trzeba różne rzeczy poprowadzać, że takie. Może oni chcą mieć po prostu taki świat, żeby się w nim poruszać, żeby nas było rzeczywiście mniej, żeby oni mieli jeszcze więcej miejsca dla siebie, żeby tylko ich rodziny gdzieś tam przetrwały, ich geny były realizowane dalej, tak? Im na tym zależy. Oni tak właśnie chcą. Oni sobie wymyślili już świetlaną przyszłość dla nas. No i dla nich oczywiście. Dla nich oczywiście świetlana przyszłość, która jest utopią dla nas. Utopią. To wszystko, co robią, to wszystko, co realizują jeszcze przy pomocy tych najbogatszych. Bill Gates przelał 50 milionów dolarów dzień przed ogłoszeniem zamykania ludzi w domu na WHO, tak? Nagle dobroczyńca, filantrop, jak ja nienawidzę tego słowa, filantrop, dla mnie to jest tak odrażające słowo, filantrop. Jakby mnie ktoś nazwał filantropem, to bym reagował jak Wojtek Olszański, którego nazywają aktorem. Leciałyby po prostu takie przekleństwa, że no po prostu niesamowite. Właśnie z tego względu, że nienawidzę tego słowa. To jakieś Sorosze i tak dalej. No mówi się, że oni są filantropami. Niech sobie będą. Ale oni finansują to, co ma w ogóle
przynieść nam zagładę. Oni finansują to, co ma nas zdemoralizować. Oni finansują to, co ma niszczyć normalność. Oni chcą zniszczyć normalność. Oni chcą zniszczyć po prostu nas jako społeczeństwa. Ma nie być normalnych społeczeństw. My mamy być jak takie zombiaki chodzące, tylko tak, najlepiej bujające się z lewo na prawo i nie myśleć. Za nas mają pomyśleć właśnie TVN-y, inne telewizje, eksperci. Tak, oni chcą przejąć kontrolę całkowitą nad nami. Po co te wszystkie pomysły, pozbycia się gotówki, wprowadzania różnych innych rzeczy na świecie, tak? To wszystko się z tym wszystkim wiąże. Trzeba łączyć tak zwane kropki, popularnie rzecz mówiąc. Ale ludzie nie chcą. Ludzie myślą, że to są teorie spiskowe. Ja zrobiłem TikToka i udostępniłem też film na Facebooku. Kto mnie zna, to na Facebooku widział. Na TikToku można sobie zobaczyć. Trochę poszybował, chyba ponad 17 tysięcy wyświetleń miał ten film wczoraj. Jak pokazywałem, jak tutaj przelatywały samoloty, co się stało na niebie. Co się stało na niebie. Uniosłem się bardzo. Niektórzy mnie oczywiście wyzywali na TikToku, pisząc komentarze. Ja sobie z tego nic nie robiłem. Może komuś też chamsko odpisałem tam na dwa komentarze, to fakt. No bo ja jestem nerwowy. Ale generalnie to, co się działo wczoraj, to, co ja wczoraj zaobserwowałem, to ma nas zniszczyć, tak? To ma sprawić, że my mamy chorować, to ma sprawić, że my mamy nie przetrwać jako ludzkość. Ta żywność przetworzona, ta żywność bardzo kiepskiej jakości, to nie jest to, co było kiedyś. To takie wtłaczanie nam w ogóle do głowy, że my musimy to wszystko mieć też. Wtłaczanie nam tego konsumpcjonizmu. Ludzie zwariowali z chęcią posiadania, z chęcią jak to się mówi? Posiadania czegoś, z chęcią posiadania czegoś. Ludzie zwariowali. Ja sam się na tym czasami łapię. Po co tyle gdzieś pracować? Zamiast mieć ten czas gdzieś ten dla siebie, dla rodziny, no to nie wiem, to człowiek gdzieś ucieka w tą pracę, robi różne rzeczy, no bo trzeba przetrwać, bo trzeba kupić to, bo trzeba kupić tamto, bo sam to, wam to. Ja sam się na tym łapię. To jest chore. To jest chore. Kiedyś życie było wolniejsze. Kiedyś życie wyglądało kompletnie inaczej. Kiedyś ludzie byli chyba, wydaje mi się, szczęśliwsi. I to moje pokolenie z lat 80., 81. rocznik, to jak ja jestem, to ja pamiętam, jakie miałem szczęśliwe dzieciństwo. Mogę o tym opowiadać. Już właściwie też opowiadałem, robiłem filmy, które powstawały o tym, jak mówiłem, jak było. I wtedy były inne czasy, wtedy inaczej jeszcze to wyglądało. Jeszcze nie byliśmy tak bardzo kontrolowani przez naszych polskojęzycznych, powiedzmy, polityków, czy rumuńskojęzycznych, tak jak tutaj są, czy w ogóle kontrolowani przez tych najbogatszych, tych z drugiego rzędu, z drugiego fotela, albo trzeciego, czy też piątego, ale najważniejszego, siedzących najwyżej w hierarchii, o której my nawet nie mamy pojęcia, o której my nawet nie wiemy i nie zastanawiamy się na co dzień. I żadne polskojęzyczne stacje czy innojęzyczne nie szukają gdzieś tej prawdy, nie pytają się po prostu, tak? Te wszystkie banki, na przykład jakieś banki centralne, czyje to są banki? Europejski Bank Centralny, czyje to są jakieś, czyje to są banki? Czyje to są banki? To musi ktoś nad tym zarządzać. To, że to ma gdzieś prezesa, to, że tam się zmienia jakaś władza w tym wszystkim, to są figuranci wszystko, za duże pieniądze oczywiście, ale ktoś tego musi być właścicielem. To nie jest tak, że to jest niczyje. To nie jest tak, że to jest niczyje. Ktoś za tym stoi. Oni mogą mieć w szachu właśnie polityków, te wszystkie rządy, że nie dostaną kredytu, bo wszystkie państwa żyją na kredyt przecież. Przecież my cały czas żyjemy na kredyt, cały czas się zadłużamy, więc cały czas brakuje tych pieniędzy. Oni muszą dostawać kredyty, żeby normalnie funkcjonować, żeby płacić na te wszystkie rzeczy, żeby mieć pieniądze na to, żeby zrealizować budżet. I tak to działa. I tak to działa. Co by było, gdyby oni tych kredytów nie dostali? Co by było? Byłby problem. A jak dostają te kredyty, żeby nas zadłużać i tak dalej, to może przez to je dostają.
że realizują pokornie to, co jest zaplanowane. Gdyby nie realizowali tych szaleńczych planów, za którymi stoją właśnie najbogatsi, ci, o których właśnie już powiedziałem, te dwie rodziny, między innymi, może jeszcze ktoś tam jest, tak? Ale oni przede wszystkim, to gdyby oni nie realizowali tych rzeczy, to może by zostali odcięci od kasy. Skończyłoby się źródełko i co by wtedy zrobili, żeby realizować to, co mają realizować? Z czego by wzięli? Posprzedawaliby te działki, Obajtków czy coś? To by nie starczyło. No są oczywiście duże pieniądze, ale to by nie starczyło na to, żeby zrealizować dziurę budżetową, zapchać, która jest na przykład w kraju, jakim jest Polska, tak? Także to są takie gdzieś moje przemyślenia poniedziałkowe. Znalazłem się na psim polu, które już opustoszało. Już tutaj nie ma tego cyrku, już się to wszystko skończyło. No i co? I wracam do domu. Wam życzę, spędzajcie ten ostatni dzień świąt poniedziałkowy, tak? Lany poniedziałek. Spędźcie to, ten dzień jakoś, jak to się mówi, tak jak chcecie, czy rodzinnie, czy w samotności, tak, żeby wam najlepiej było. Ja z tego miejsca się żegnam, kończę moją kawę. No i co, życzę wam miłego poranka, czy też wieczoru, niezależnie kiedy będziecie oglądali ten dzisiejszy film. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, pamiętajcie o tym, żeby zostawiać pierdółki w postaci łapek w górę. No i oczywiście komentujcie ten film, napiszcie, czy macie gdzieś podobne przemyślenia, a może znowu gdzieś odleciałem, jak to niektórzy czasami mi piszą, i żebym zmienił psychiatrę, tak jak napisali mi na TikToku pod ostatnim filmem o samolotach. No, także tak to jest. Będę czytał tak czy inaczej wszystkie, nawet te najbardziej odjechane komentarze z wielką chęcią. Wszystkiego dobrego wam życzę. Trzymajcie się zdrowo przede wszystkim. No i do zobaczenia w następnych filmach. A ja jeszcze popijam kawę. No i pa, pa.